Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale i wracamy ponownie do Mafii 3. Miały być odcinki z kolejnego DLC, ale czytałem komentarze pod poprzednim materiałem i widziałem, że bardzo wiele osób prosiło mnie o to, abym pokazał te wizje poboczne związane z rozbudową tego właśnie lokalu na swoim kanale. Stwierdziłem, że i tak pewnie sam chciałbym sobie je sprawdzić, a więc co mi szkodzi, żeby maksymalnie rozbudować ten właśnie tutaj budynek i pokazać wam te misje poboczne, które wchodzą właśnie w skład rozbudowy tego pomieszczenia. Tak więc słuchajcie, witam was ponownie i na waszą prośbę dzisiaj powstaje odcinek. Mam nadzieję, że was to cieszy. Jeśli tak, stawcie łapkę w górę, a ja już pomału się udaję i zaraz sobie obadamy w tym odcinku bonusowym, jak będą wyglądały te misje poboczne. Zagadajmy sobie tego kolesia i zaraz pewnie szczegółów się dowiemy. Reggie, you're Sammy's boy, right? Nice to see the place up and running again. Thanks. Now, what's this I hear about you losing your car? Got my dumb ass in a pink slip race. White boy named Shorty wanted down in the bayou. Okay. If I get your ride back from Shorty, you come work for me? If you win. But Mr. Clay, Shorty will be driving my car. She moves like a goddamn rocket, but that means you can overtake her around the corners. Get yourself something fast that can handle turns. I'll do that, man. Hold tight, Reggie. Wyścigi samochodowe, czyli mamy taki mały przesmak tego, co będzie w kolejnym DLC. Ja już sobie na pewno skołuję tutaj swoją furę. Zaraz zobaczymy, czy czasami na mnie tutaj nie czeka jakaś dobra, szybka fura. Nie, dobra. To jak wiecie, mamy możliwość dostawy pojazdów i tutaj właśnie mamy kilka furek. Najlepiej sobie wziąć jakiegoś egzotyka i zrobimy tak... Albo tą weźmiemy, albo tą. Tą weźmiemy, dobra. How about sending some new wheels to Delray Hollow? Oh, not loud. Just getting her warmed up. No dobra, furka już do mnie dojeżdża. Zobaczcie, czerwona. To już jest pewne, że mam wygrany wyścig. A ja z wami się słyszę, słuchajcie, jak dojadę na metę. Do punktu docelowego. I będziemy się pewnie ścigali z tym super szybkim wozem. Tak więc do usłyszenia za 1869 metrów. No dobra, słuchajcie, tak wygląda okolica, do której tutaj dojechałem. Mamy sporą obstawę, ale podjedźmy z... Ale fura, ja pierdziule, zobaczcie to, co tam w garażu się znajduje. Myślałem sobie, że można by było jakoś ukraść, ale chyba będziemy to robili bardziej uczciwie, czyli po prostu wygramy ją w wyścigu. Wyjdźmy, tutaj raczej nie powinienem się czuć zagrożony. Pogadajmy sobie z Krótkim, zobaczcie to, jaka fura. No, to robi wrażenie zdecydowanie. No i mamy Krótkiego. Myślę, że będzie troszeczkę niższy, ale... Zagadajmy. Nice wheels, man. She just for show? Fuck, son, I'll race you for pinks right now. That's a fine car, son. Can't wait to take it from you. Widzę, że tutaj... Krótka piłka, że tak powiem. Jedziemy od razu z grubej rury. Mamy 10 punktów kontrolnych. Strasznie duża jest ta jego fura. Zobaczcie, jak wygląda moja, jak wygląda jego. Zdecydowanie przeogromniasta. Fajnie by było go gdzieś tutaj wyrzucić z trasy. Troszeczkę oszukać system. Ten koleżka nam w barze mówił, że on będzie miał problemy na zakrętach. Ale na prostych może mieć zdecydowanie przewagę. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że mi się to uda. Też te misje raczej nie sądzę, żeby były jakieś nie wiadomo jak trudne. Miałem okazję też przejechać się swoim czerwonym wozem, ale takich rzeczy to mi tutaj nie róbcie, bo... Fuck. O! Jeśli już takie rzeczy mają się dziać, to nam wspólnie, a nie tylko mi. O fuck, coś... W ogóle go zatrzymałem w ten sposób. Nie no, ja już mam pewny, że to wygrałem teraz. Coś by tam się stało. Chciałem powiedzieć, że troszeczkę sobie tym wozem pojeździłem, zanim dojechałem do punktu docelowego. Poćwiczyłem, a tutaj kraksa. A damy radę. Troszkę go tam zatrzymałem. Ta klapa odstrasza go też. Przykrywa w rytm muzyki. Cztery checkpointy. W ogóle jestem ciekaw, co by się stało, gdybym przegrał. Znaczy, musiałbym oddać mu wóz i wziąć sobie jakieś inne, czy jak to by było? Nie stawiał nam żadnych warunków wcześniej, więc... W sumie, skoro nie było umowy...
Po prostu zwykły wyścig. Może potem będzie jeszcze jakiś inny? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Dobra, jesteśmy na mecie. Gładko poszło. Holy shit, man. You showed shorty. See you at the bar? No doubt. Talk to Miss Lily when you're ready to bring me on. Okej, okay, myślałem, że on tą furę weźmie, ale jednak nie. Okej, okay, to słuchajcie. Ja oczywiście tą furą się przejadę, jak najbardziej chciałbym sobie ją potestować. Wydaje mi się, że jak będziemy sobie w kolejnym odcinku rozgrywali to DLC pierwsze, bo ja będę wam pokazywał je w innej kolejności oczywiście niż ono się pojawiło. Oficjalnie jest to pierwsze DLC, jak będę wam je pokazywał, to myślę, że też takie fury właśnie będą. W ogóle wygląda na to, jakbym tu miał jakąś butlę z nitrem, ale jak to się odpala, to niestety nie wiem. W ogóle jak gadałem sobie z tym koleżką i opowiadał nam tą historię, że tutaj gdzieś tam ścigali się o auta, to aż mi się kurczę przypomniał motyw z Szybkich i Wściekłych. Można by było naprawdę tutaj zrobić fajną fabułę w tej grze, nie taką nudną jak to było w podstawce, że jedziemy, ciągle robimy to samo. Można było zrobić jakieś wyścigi samochodowe, no można było w tym świecie, który jest całkiem niezły, całkiem zróżnicowany, można by było sporo podziałać, no ale... Coś niestety nie pykło i mam nadzieję, że kolejna część Mafii kiedykolwiek się pojawi, to będzie już zdecydowanie dopracowana, bo tak jest, jak ktoś dostanie po tyłku, jeśli chodzi o opinię, po sprzedaż, to potem się wiecie, biorą w garść. Tak samo było z Call of Duty, nie? Były tam chyba trzy części, które gdzieś tam gracze no nieprzychylnie oceniali, no ciągle gdzieś tam chcieli drugą wojnę światową, i co się stało? Kolejna część Call of Duty to będzie druga wojna światowa, z czego się wszyscy cieszą. I tak samo myślę, że będzie z Mafią, bo DLC pokazują, że jest w tej grze ogromny potencjał, że był ogromny potencjał, ale niestety niewykorzystany. No dobra, jeszcze wam pokażę... Czekajcie, nie ten tryb, okej. Okay. Nie wiem, zawsze chcę wychodzić z auta za pomocą Y, a Y to jest tryb spowolniony w strzelaniu, jak i w jeździe. No genialnie to wygląda, powiem wam, zobaczcie. Nie, to nie jest nitro, to jest chyba jakiś wydech. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, nie znam się. Pójdźmy i zobaczmy, czy będziemy mogli dalej sobie remontować bar Samiego. Mam nadzieję, że tak. I że nam starczy kasy, żeby w całości to wyremontować. Okej, tu mamy wszystko. Tu mamy też wszystko. Tu mamy też wszystko. Tutaj chyba nie, ale tu chyba nie możemy nic zrobić więcej, o ile się nie mylę. Dokładnie, to musimy zrobić jakąś tam misję, sobie ją później wykonamy. Tutaj musimy przejść do zakładki. Czekajcie. Tutaj musimy przejść. Okej, okay, barman. 5000 najmniej. Okej. Okay. To mi się podoba. To już mamy też maksymalnie rozbudowane. I ile tu jeszcze mamy rzeczy do zrobienia? Czekajcie. 3. No niewiele już nam zostało. Dobra, sprawdźmy, co można ulepszyć bez wykonywania misji. Tutaj możemy sobie zrobić pięterko za 10 tysięcy. Zróbmy to. Dobra, potem sobie pójdziemy sprawdzić, co tam ciekawego się w ogóle tam... aha, czyli to jest to pięterko, tak? I tu możemy sobie te pięterko jeszcze rozbudować. Zainstalować sobie na przykład stół bilardowy. Zróbmy to. You know, was the time I would have whooped your butt at pool. I tutaj mamy, zobaczcie, jeszcze taki balkonik. Kurde, ale to będzie wypasiona naprawdę miejscowa. Kurczę, szkoda, czegoś takiego nie było w podstawce, gdzie można by było sobie właśnie ulepszać tą miejscówkę, potem zyskiwać kasę dzięki temu i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy coś związanego z muralem. Dwie rzeczy możemy. O, zobaczcie to. Przegenialnie to wygląda. No, widzicie? I teraz odblokowaliśmy sobie tą misję, małe Ernie, czyli będziemy mogli rozwinąć teraz też tą miejscówkę z muzykami, porozmawiać z Lily. I know that look. You know little Ernie.
We've been talking about his band playing here, but nobody's seen him for 2 days. Word is, he likes to smoke a little grass out in the bayou with some white boys. What I hear, one of them is the Dixie boy you scared off. Shit. Probably laid hands on little Ernie. Dixie's always trying to send a message. I'll head down to their spot, see if I can catch sight of little Ernie. Okej, jesteśmy na miejscu i powiem wam, że miejscówka i cała okolica bardzo, ale to bardzo mi się podoba. Mamy jakąś latarnię morską. Znowu ten sam przycisk, nie ten, dobra. Wychodzimy. Z GTA mi się tak kojarzy, kurczę. Z GTA mi się kojarzy to wychodzenie z auta. Dobra, mamy tutaj snajpera i użyjemy sobie go, nie zawahamy się go użyć. Dobra. Okej, tutaj zobaczcie, mamy ludzi, a tu mamy typka, który się w ogóle... A nie, to jest jakiś w ogóle randomowy typ, okej. Jak się zdziwiłem, że w ogóle tak nie zareagował na to, co zrobiłem. Wiecie co? Zrobimy sobie inaczej. Zrobimy sobie tutaj grubą zadymę. Teraz weźmiemy jeszcze shotguna i tam wkroczymy na grubo. Porozwalamy wszystkich. No tutaj w ogóle zobaczcie, jaki klimat tego miejsca, co nie? Zobaczcie, jak to tak niby zwykłe zdjęcie psiaka jakiejś pary, a w takim tutaj miejscu opuszczonym wygląda w miarę upiornie. Ale dostał! Aż się położył na kanapie. Ty też, koleżko. Ty też, do spania. Już po 19, do spania. Do łóżka! Tutaj jest! You should have listened when I told you not to fuck with me. Rest in peace, asshole. Czy powiem wam, że gdybym był na miejscu tego typa, ogólnie jakiegokolwiek typa, którego tutaj Lincoln zaczepia, czy w ogóle siłuje się, to ja bym odpuścił, ja bym w ogóle tam się z nim nie siłował. Kurde, zobaczcie, jak Lincoln jest tutaj zbudowany, konkretnie. No i teraz tak. Uwolnij małego ładniego. Gdzie on był w ogóle? Czekajcie, gdzie on jest w tej wizji? No ja nawet nie zwróciłem uwagi, gdzie on może być. Wychodzi na to, że gdzieś na zewnątrz, chyba jakaś szopa czy coś. Zaraz sobie zobaczymy, ale miejscówka fajna, naprawdę. Jeszcze jakby to się rozgrywało wszystko w nocy, to już w ogóle. A. Już wszystko wiadomo. Ma ktoś z was w ogóle taką piwnicę tak otwieraną w Polsce? Mi się takie piwnice strasznie kojarzą z filmami amerykańskimi. Jestem ciekaw, czy w Polsce coś takiego w ogóle istnieje. Taki rodzaj piwnicy. O, proszę. No jak najbardziej, po ciebie przyjechałem, mały Ernie. Shit, you Sammy's boy. Hey, little Ernie. You alright? Nothing a shot of whiskey won't fix. Tell you what, those Dixie boys had it out for your ass. Yeah, I got that impression. But I told myself, little Ernie, Sammy Robinson's boy won't let you down. Guess not. You gonna be all right getting home? Yeah. And hit me and the boys up whenever you want us to play at Sammy's. Okej, muzyka załatwiliśmy. Zobaczymy, co dalej będziemy sobie tutaj mogli ciekawego rozbudować. Kurczę, jak wykonujemy jakieś misje, to te rozbudowy kolejne powinny być już darmowe, ale tutaj cały czas zdzierają na mnie kasiorę. Mam już tylko 36 tysięcy dolców, tak więc póki mogę, to ulepszam. No, będą mieli tutaj dosyć fajną muzyczkę. A my co tu jeszcze możemy ciekawego zrobić? Już chyba niewiele, z tego co wiem. O, tutaj możemy sobie chyba jeszcze ochroniarzy wezwać. I tutaj jeszcze coś z muralem. Tam chyba jeszcze sekretarka została, wydaje mi się, do ogarnięcia. Dobra, ale bierze, czekajcie, jak to wyglądało? Wcześniej to wyglądało tak.
A teraz tak, troszeczkę lepiej, bo ten ksiądz sprawiał, że to wyglądało troszkę jak kościół. A no okej, okay, dobra, bierzmy to. That mural's gonna let folk remember Sammy. All he did. Okej. Okay. Też mi się to osobiście podoba. Tutaj możemy sobie coś jeszcze rozbudować. Tutaj coś mamy. Biuro. Nice to have an office up there. Place to get some work done. Kurde, ale mi kasy zabiorą teraz. Office looks good. Fine place to put my feet up. Okej. Na szczęście zostało nam ostatnie ulepszenie, chyba ostatnie dwa ulepszenia, jeśli chodzi o ochronę, ale to już wydaje mi się, że kasy mi zabraknie. No, 3000 trzeba nająć. A tutaj ile to będzie kosztowało? Kup... kurde, 3000. Musiałbym, mam 2870. Dobra, to słuchajcie, dajcie mi momencik, dorobię się tylko i zatrudnimy sobie tutaj ochronę. Zobaczcie, ile ja miałem kasiory, a ile kosztuje cała ta rozbudowa tego miejsca. Masakra. Jak możecie zauważyć, w lewym dolnym rogu troszkę się wzbogaciłem. Myślę, że 20 tysięcy wystarczy nam na te nasze ostatnie upgrade'y. Natomiast zwróćcie uwagę, że naszej cioci nie ma już tutaj, gdzie była wcześniej, a odkąd zrobiliśmy jej biuro, znajduje się prawdopodobnie już w tym biurze, na samej górze. Tak więc idziemy do niej i zobaczymy, czy wystarczy nam ten zapas kasiory na ostatnie tutaj ulepszenia. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Kurczę, tutaj kupiłem takie wielkie biuro, a ona stoi tutaj i patrzy. Ciociu, co z tobą nie tak? No, zdecydowanie. Już tylko nam została w sumie ochrona. Ale jestem ciekaw, czy będzie związana jakaś jeszcze misja. Dobra, weźmy sobie to ulepszenie za 3000. You got some style, boy. I like it. Good to see you, Oscar. Well, the state you left La Nuit Blanche, I was in need of new employment. Honestly, thanks for giving this broke-down vet a chance. Shit. We don't look out for each other. Who will? Za Oskarowi nowe, bardziej oficjalne wdzianko, w którym będzie pilnował wejście. Okej, okay, dobra. Hey, see you got Oscar dressed in all respectable like. No i to mi się podoba, misja ukończona, czyli automatycznie całą tutaj, cały ten bar ulepszyliśmy i pogadajmy sobie jeszcze na koniec z ciocią Lili, być może coś dla nas jeszcze będzie miała, zobaczymy. Hey, so, it occurs to me we need to show off all our work. I know we're open, but I mean really opening the doors wide for the Hollow. Let them see it as your place. I agree. Look, I'm proud of what we did here. So, let's have a big opening night. All right. Why don't you go get dressed and come and talk to me when you want to get the party started. I co, ja się przebiorę automatycznie, czy jak? A, automatycznie. Przy okazji, zanim sobie do niej pójdziemy, mógłbym wam tą okolicę pokazać, tak? Bo nie po to remontowaliśmy, abym ja wam tej całej okolicy nie pokazał. Nie wiem, czy pamiętacie z podstawki, ale tutaj naprawdę była już ruina po tych... po tym podpaleniu. Tu było praktycznie nic. Ja nawet nie wierzyłem, że kiedykolwiek tutaj coś powstanie jeszcze. Zobaczcie, jak pięknie zostało to wszystko tutaj wyremontowane. Szafa grająca, telewizor z głośnikami jakimiś. Tutaj mamy możliwość posiedzenia ze znajomymi. Nawet chyba sziszę mamy, o ile się nie mylę. Tutaj mamy łazienkę. Tu mamy ten cały projekt, który robiliśmy. Automatycznie widzieliście wszystko maksymalnie. Mamy już ulepszone jakieś pizze, jakieś chyba karty. Mamy iść na górę. Wydaje mi się, że z tym będzie związana jeszcze jakaś misja. Coś tu będzie jeszcze się grubego działo. Tak myślę, tak mi się wydaje. Tu mamy jakieś różne ubrania. Tutaj się przebierają chyba nasi pracownicy, o ile się nie mylę. Tutaj mamy różnego rodzaju zapasy do baru. Co tutaj jest? Czekajcie, wejdziemy wszędzie, gdzie tylko się da. Aha, tędy mogliśmy sobie też wejść. Tutaj mamy stół do brydża, chyba tak. Pójdźmy na górę. W
Znieść toast za samego. Dobra, dobra, spokojnie. Wszystko w swoim czasie. Zniesiemy oczywiście toast, ale chciałbym jeszcze swoim widzom pokazać, kurczę, całą resztę. Mięcho jakieś, jakaś mała marchewka. Tak to tu wygląda. Pójdźmy też na górę. Chociaż nie wiem, czy tutaj przejdę. Przepuścicie mnie? Halo, to mój lokal. Nie przepuszczą mnie. Dobra, musimy tą misję chyba ukończyć, bo inaczej nie da rady tam wejść na górę i wam tego wszystkiego pokazać. No a tu mamy ten główny bar, nie? Też się tutaj pozmieniało zdecydowanie. Tu mamy ciocię Lili, z którą możemy pogadać. Tu możemy z kimś jeszcze pogadać. Nie wiem, kto jest. Nie kojarzę. Son, I just want to thank you for what you did for my Rosie. I'm sorry, I don't... She was in a bad way at Doucette's. My child's free because of you. Oh, don't worry, she's all right. Just wanted you to know what you did meant a lot. No dobra. Mamy zespół, mamy, o! Jest i ksiądz! How's it looking, Father? Like you done got the whole dang holler out tonight. Come on, now loosen up, son. You should be proud of what you done here. Jestem, jestem. Kurde, tyle kasiory, co wydałem, tyle, co się napracowałem. We seen the last of the Dixie Boys, Mr. Clay. I just know they've been making trouble since you opened their doors again. We ain't getting rid of the Dixie Mafia. You know what? They sure shit ain't getting rid of us either. Dobra, no i chyba myślę, że możemy już pójść pomału do ciotki, co? Pogadać z nią. These people gonna want a speech. You ready? Most of y'all know me. If you don't, I'm Lincoln Clay, and I pay the bills around here. The real person you want to thank for all this is Lily Robinson. Hey, Lily, come on up. My brother, Sammy, was a complicated man. He sure wasn't perfect, but he did something rare. Sammy carved out a piece of this city for himself. There was a piece of New Bordeaux where a black man was in charge. We're reopening Sammy's to keep black-owned businesses in the Hollow, hiring folks from the Hollow, serving folks in the Hollow. This city can turn on us or just forget about us, but we aim to have our piece of it for now and for the future. Thank you. What's left to say? I don't make a lot of speeches, and I bet y'all want to get back to drinking. Sammy would be glad to have you all here tonight. So let's raise a glass to him and to those we lost. Por Sammy. Por Sammy. No i to by było chyba na tyle, co? Jeszcze cały czas jest informacja, że mamy wznieść toast, misja ukończona. No i dokładnie, to by było a tyle, jeśli chodzi o o nasze ulepszenia. Cieszę się, że zaproponowaliście właśnie, żebym wam to pokazał w odcinku bonusowym. Pamiętajcie, że ja zawsze czytam wasze komentarze. Tak więc bardzo mi się podobało, że właśnie jeden z widzów zaproponował, znaczy kilku tam było, chyba nawet trzech czy czterech widzów zaproponowało, żeby tę misję pokazać. Jednak dzięki temu, że pojawiło się pod tymi komentarzami sporo lajków, bo tam było chyba ponad 50 nawet, pokazaliście mi w ten sposób, że nie tylko te dwie, trzy czy cztery osoby chcą to zobaczyć, ale i zdecydowanie więcej. Tak więc jeśli macie jakieś pomysły, no to oczywiście też zawsze macie od tego te komentarze, żeby napisać. Jak wam się jakiś pomysł osoby, która coś proponuje, spodoba, to pamiętajcie też lajkujcie te komentarze, wtedy ja właśnie widzę, że większość z was chce coś takiego zobaczyć na moim kanale. No i potem dzięki temu powstają takie oto odcinki, tak więc cieszę się, że tworzymy sobie taką społeczność, która gdzieś tam jest aktywna. Pamiętajcie, ja czytam komentarze zawsze, więc jak macie jakieś propozycje, jakieś pomysły,
piszcie, a być może coś z waszych kolejnych pomysłów na moim kanale się pojawi. A na dzisiaj to by było chyba tyle. Tak tu wygląda cała ta okolica. Wszystko co chyba wam chciałem to pokazałem. Tak wygląda to biuro naszej ciotki. Tak to się wszystko prezentuje. Tutaj coś jeszcze mamy? Możemy się chyba napić tylko i tyle. No tak więc cały bar naprawdę został bardzo fajnie odrestaurowany. Wymagało to przede wszystkim dużo kasy ode mnie, ale satysfakcja z tego jest, myślę, ogromna, że takie miejsce, które było ruiną, udało nam się odblokować. A ja tymczasem tutaj jest chyba, tak, tutaj będzie jeszcze, a tu już byliśmy chyba, tak? Tak, tu byliśmy. A ja tymczasem żegnam się z wami. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to koniecznie stawcie łapkę w górę. No i pamiętajcie, że kolejne odcinki z Mafii 3 to będzie już następne DLC. A tutaj jeszcze na sam koniec rzut oka na to, jak wygląda nowy bar Samiego. Tak więc to by było tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach z Mafii. Cześć!